Dobry wieczór, witam i zapraszam na mecz Węgry-Nigeria. Jest to drugi z ćwierćfinałów Igrzysk Olimpijskich. Zapowiada się ciekawe starcie walecznych oraz coraz silniejszych Węgrów z reprezentacją Nigerii, która należy do czołowych w Afryce. Ciężko wskazać faworyta tego spotkania. Zapowiada się mecz bardzo wyrównany. A jak będzie, przekonamy się już w ciągu najbliższych czy to 90, czy 120, czy też może nieco więcej minut. Spójrzmy zatem na składy. Węgry. W bramce tradycyjnie już Peter Gulacsi. Dalej Stoloj, Orban, Long, Styles, Szoloj, Noć, Gozdok, Noć, Stobosloj, kapitan oraz Martin Adam. Nigeria. Akpei, Trussekong, Basej, Chukwueze, Aina, Ndidi, Onyeka, Aribo, Denis, Lukman i Iheanacho, a więc taki dość eksperymentalny skład. Jest także kilka zmian w ekipie węgierskiej. Zobaczymy, jak to wszystko wpłynie na rezultat spotkania. Rozpoczęli Madziarzy. Obie drużyny ustawione ofensywnie. Brawo za odwagę, brawo za to, że będziemy oglądać ciekawe widowisko. Bo jednak ciężko ogląda się, gdy jedna drużyna postawi autobus, a druga ciągle atakuje. Adam Noć, przechwyt piłki przez Węgrów i od razu te trybuny się ożywiły. Słychać, że madziarscy fani to są naprawdę fani zaangażowani. Gozdok, Martin Adam na skrzydło, ale niecelnie do Szoboszloja. Aż tak wysoki Dominik Szoboszloj jednak nie jest, aby był w stanie tę piłkę przyjąć. Chukwueze do Franka Onyeki, naciska już dwójka zawodników z Europy. Chukwueze, Trussekong. Trussekong, wydawało się, że może się za chwilę pogubić. Basej, na to jego pogubienie właśnie czyhali Węgrzy. Adam i Szoboszloj. Szoloj, Willy Orban. Teraz z kolei z wysokim pressingiem Nigeria. Zold Noć, Styles. I piłka do Martina Adama, ale jak widzimy, on stracił głowę. Onyeka, Ndidi. Emmanuel Denis, to jest jego debiut, jeśli chodzi o igrzyska w 2024. Onyeka, Olaina, Lukman także debiutuje dzisiaj. Aribo, Joe Aribo, ale Węgrzy. Gozdok, nieopatrzne podanie do Ndidiego. Denis, Emmanuel Denis, Iheanacho i w ostatniej chwili Szoloj. Piłka poza boiskiem, za chwilę od wyrzutu z autu Nigeria. Chukwueze do Joe Aribo, ten jednak, no co on zrobił? Zamiast pobiec za piłką, podbiec nieco, to sobie truchtał niemal w miejscu. No i teraz Węgrzy, Martin Adam, Szoboszloj, Daniel Gozdok. No chyba się zamyślił ten zawodnik. Joe Aribo, teraz już bez zamyślenia. Adam Long, przechwycili Madziarzy. Callum Styles, dogranie do Martina Adama, ten głową do Zolta Nodzia. Adam, przerzut, Gozdok, jeszcze Szoboszloj na wolnej przestrzeni. Dominik Szoboszloj, Gozdok, Daniel Gozdok w polu karnym Nigeryjczyków i już Afrykańczycy biegną do przodu. Emmanuel Denis na lewej flance, otoczony przez dwójkę Węgrów, teraz już przez jednego, przez Rolanda Szoloja. Gozdok, on jest zarówno w przodzie, jak i w tyle. Bardzo dużo kilometrów robi na boisku. Zawodnik box to box. Adam Noć, Zold Noć. Oj, leży na murawie Zold Noć. Jeszcze zdaniem sędziego dopuścił się faulu. Trussekong. Nigeria teraz przy piłce. Chukwueze do Aribo, niedokładnie, przejmują Węgrzy. Attila Szoloj, Gulacsi, wykop do Martina Adama, ten z kolei próbuje zgrać do Zolta Nodzia na lewą stronę, ale jednak dzisiaj nie ma głowy do tego.
Cruz de Kong. I Attila Soloi bohatersko przyjął piłkę na własną pierś. Onieka. Aribo. Denis. Do środka do Wilfreda Ndidiego. Ten do Aribo. Onieka. Piłka odbita między Węgrami. Willi Orban. Adam. Szoboszlai. Sporo tych przepychanek w środkowej strefie boiska dzisiaj mamy. Szoboszlai. Szoboszlai. Może za chwilę uda mu się podać do Martina Adama. Czy będzie wrzutka? Nie będzie. Nie było wrzutki. Bo już rywale. Niedokładne dogranie. Attila Soloi przechwytuje. Long. Styles. I Martin Adam. Martin Adam. Szoboszlai. Zapowiada się dobra akcja Madziarów. Wycofanie do Rolanda Soloia. Styles. Zoldnoć kontra Olaj na Nigeryjczyk Guro. Didi. Basej. Cruz de Kong. 43. minuta meczu i trzeba przyznać, że mecz zawodzi. Martin Adam. I teraz była szansa na przeprowadzenie akcji, ale jednak nie dali Nigeryjczycy Martinowi Adamowi oddać strzału. Być może po wyrzucie z autu się uda. Jeszcze będzie jeden aut. Znowu dla Węgrów. Roland Soloi. Szoboszlai. Daniel Gozdok. Szoboszlai. Dzisiaj chyba najlepiej grający z Madziarów. Szoboszlai. Broni to bramkarz Nigerii. Akpai. Koniec pierwszej połowy. Znowu mamy 0-0. Dzisiaj trzeba przyznać, że nie ma głowy do gry Martin Adam. Jeden strzał, jeden celny Węgry. Jeden strzał, jeden niecelny Nigeria. Czyli jeszcze bez celnego strzału. Rozpoczynają gracze w strojach białych. Chukwueze. Szoboszlai. Szansa na kontrę ze strony Węgrów. Dominik Szoboszlai w rajdzie ofensywnym. Szansa na wrzutkę. Frank Onieka. Szoboszlai ponownie do Adama. Adam głową ponad bramką. Popatrzmy na powtórkę, chociaż tutaj nie ma co specjalnie oglądać. Postrzał miernej jakości. I widzimy tę minę Martina Adama. Dzisiaj niestety gra jak jeździec bez głowy. Ndidi. Alvin Bassey. Bardzo ciekawy będziemy mieli pojedynek w półfinale. Tam reprezentacja Belgii zmierzy się albo z Nigerią, albo z Węgrami. Obie opcje zapowiadają interesujące widowisko. Adam Noć. Cofnął do linii obrony. Calvin Kalum Stites. I Martin Adam. Onieka. Brakuje, wydaje się, Węgrom jeszcze drugiego napastnika, bo jednak dobrze by było, aby Martin Adam miał do kogo dograć. Aribo, Lukman, Ike Anacho i Węgrzy. Stites. Long. Daleki wykop do Martina Adama. Zgrabne przyjęcie na klatkę. Martin Adam. Martin Adam! Węgry 1, Nigeria 0. A więc mamy otwarcie wyniku przez tego niedocenianego dzisiaj Martina Adama, który psuł do tej pory każdą sytuację. A więc zachował się tym razem z głową. Wielkie brawa. Udowodnił wszystkim niedowiarkom Martin Adam, że jest fantastycznym zawodnikiem. Popatrzmy na to zgranie. Najpierw świetny pomysł z odegraniem na prawą stronę, a później otrzymał piłkę ponownie i umieścił ją w siatce Akpajego. Teraz jeszcze delektujemy się dzięki realizatorowi powtórką w zwolnionym tempie. W portalu X pojawiały się w pierwszej połowie
memy, przeróbki z Martinem Adamem. Jakoby grał bez głowy, ale tym strzale udowodnił wszystkim niedowiarkom, że jest jednak kapitalnym piłkarzem. Olajna. Pogubieni Nigeryjczycy muszą się odnaleźć w nowej sytuacji. W sytuacji, gdy są stroną przegrywającą. Roland Szoloi. Daleki wykop do Adama. Wiele mówiło się o tuszy Martina Adama podczas Euro 2024. Ale przecież jakby nie patrzeć, jest to piłkarz, który nie bez przyczyny gra w narodowych barwach. Dzisiaj otrzymał szansę od selekcjonera w wyjściowym składzie i tę szansę wykorzystał. Mimo, że przecież tak wiele strzałów już dzisiaj zmarnował. Chukwueze. Chukwueze do Onyeki. Onyeka po ziemi do Denisa i jest momentalnie obok niego Attila Szoloi. Szoboszlai. Dominik Szoboszlai powstrzymany przez Onyekę. Iheanacho. Iheanacho będzie rzut rożny. Bardzo dobrze spisuje się dzisiaj linia defensywna Madziarów, zarówno Solo, jak i Long. Dzisiaj na 10 trzeba powiedzieć ten ich dzisiejszy występ. W ostatnim momencie Long wybił tę piłkę Iheanacho. I Joe Aribo, jakby schowany w drugiej połowie spotkania, teraz będzie wykonywał wrzutkę w pole karne. Gulaci, NDD. Próbują jeszcze Nigeryjczycy kolejnej akcji ofensywnej. Chukwueze. Aribo. Joe Aribo. Onyeka. Kontra dwójka Madziarów po ziemi. Widać było, że to, że przeszkadzają mu Madziarzy w tej akcji, spowodowało ten słaby strzał. Szoloi. Long. Kręci się trójka Nigeryjczyków blisko linii defensywnej Węgier. Akpei. Cruz de Kong. Węgry, Nigeria 1-0, a teraz Martin Adam do Szoboszlaia, ale zbyt słabo. Calvin Bassey. Odważnie, wysokim pressingiem wychodzą po te piłki Węgrzy. Onyeka do Ndidiego. Fred Ndidi chyba niezasłużenie jest kapitanem, bo na boisku podczas igrzysk niewiele pokazuje. Lukman. Próbują po tym rykoszecie jeszcze Nigeryjczycy, ale przechwycili Węgrzy. Szoboszlai do Zolta Nodziego. Zolt Nodź trochę poholował piłkę. Zgrywa do Adama Nodzia, który jest na lewej flance. Ten do Stylesa. Styles. I zobaczymy, czy w polu karnym za chwilę znajdzie się futbolówka. Styles próbował go powstrzymać ślizgiem jeden z Nigeryjczyków. Iheanacho, teraz wracają Madziarzy, ale i w linii defensywy jest ich pięciu już. Aribo, Iheanacho. Do Ademoli Lukmana. Adam Noć jednak uprzedza go. Gulaci. Daleki wykop. Aina. Cruz de Kong. Ostatnie 10 minut meczu, licząc z doliczonym czasem gry, na to, by Nigeria doprowadziła przynajmniej do wyrównania, albo na to, by Węgrzy powiększyli prowadzenie. Szoboszlai. Szoloi. Roland Szoloi. W walce za Ribo. Szoboszlai. Martin Adam już potwornie zmęczony, ale wciąż jeszcze aktywny blisko pola karnego rywali. Gozdo. Do Kaluma Stylesa, ale Styles do piłki nie był w stanie dojść. Andra Szefer pojawił się na murawie. Zamiast Gozdoga, zamiast Adama Nodzia, Zolt Kolmar. I Onyekuru zastąpi Joe Aribo. Dość anemicznego dzisiaj w grze. Moses Simon z kolei zamiast Denisa i Alex. I Iwobi zamiast Franka Onyeki. Iheanacho, Onyekuru. Nieczysto Węgrzy. Onyekuru ponad bramką i to był ostatni strzał meczu. Węgry wygrywają z Nigerią 1-0, a więc pierwszy z półfinałów już znamy. Jest to półfinał Belgia-Węgry, a tu Martin Adam, który żegna się z rywalami oraz świętuje wraz z kolegami z drużyny. To fantastyczne zwycięstwo. Zapraszam do subskrypcji, do zostawienia kciuka, do napisania komentarza, do dołączenia
do serwera, do którego link jest podany w opisie. Jest tam 800 osób, a zatem nudzić się nie będziecie. Do usłyszenia.